Niedziałająca sygnalizacja świetlna doprowadzi do wypadków. Straż pożarna i karetki nie będą mogły dotrzeć tam, gdzie będą potrzebne. Dystrybutory na stacjach benzynowych przestaną działać. Trzeba będzie ewakuować tysiące ludzi, którzy utkną w unieruchomionych windach, pociągach i metrach. Telefony oraz sieci komórkowe nagle padną, a bankomaty będą nieczynne. Wysiądzie wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie. W blokach zabraknie wody, ponieważ nie będą już pracować pompy. W domach opieki bez zasilania awaryjnego będą umierali ludzie, którzy byli zdani na maszyny podtrzymujące ich życie. Gdy przestanie działać ogrzewanie i wentylacja, także hodowle świń i kurze fermy staną się masowymi grobami, a krowy bez zasilania awaryjnego będą umierały w cierpieniu. Dzięki systemom awaryjnym lotniska będą jeszcze przez jakiś czas działać, aby umożliwić samolotom lądowanie. Na ulicach zapanuje zamęt. Mieszkańcy będą wykorzystywać radia samochodowe, aby słuchać wiadomości i zachowywać się solidarnie, ponieważ będą zakładać, że to tylko chwilowe kłopoty. Niestety, władze mówią o stanie podwyższonego zagrożenia, a eksperci ostrzegają, że ryzyko zamachu na naszą sieć elektroenergetyczną drastycznie wzrasta, a awaria, która obejmie ogromne obszary, jest tylko kwestią czasu. Mnóstwo osób utknie na dworcach i lotniskach. W rządowych centrach sytuacyjnych zapanuje chaos, ponieważ łączność cyfrowa po kilku godzinach przestanie działać. Ludziom pozostanie tylko radio. Śmieci nie będą wywożone i powoli zacznie szerzyć się panika. Straż pożarna i służby ratunkowe założą, że awaria prądu potrwa nie dłużej niż 72 godziny. Jednak po upływie tego czasu nie będą już w stanie koordynować swoich akcji. Podczas blackoutu w szpitalach uruchomią się agregaty do zasilania awaryjnego, aby mogły jak najdłużej działać, a operacje będą przeprowadzane tylko te ratujące życie. Setki tysięcy chorych będzie musiało być wypisanych, a inni w ogóle nie zostaną przyjęci na oddział. Ponadto leki wymagające przechowywania w lodówce staną się bezużyteczne. W większości szpitali po 48 godzinach kończy się paliwo do awaryjnego zasilania. Personel medyczny nie będzie w stanie dotrzeć do pracy ze względu na paraliż komunikacyjny, co dla wielu pacjentów jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Najpóźniej po tygodniu połowie mieszkańców skończy się żywność. Zaczną się tworzyć szajki plądrujące sklepy. Żołnierze i policjanci będą schodzić ze służby, aby zatroszczyć się o swoje własne rodziny. Wskutek braku środków dezynfekujących i wody zaczną szerzyć się choroby. Państwo nie będzie w stanie zapewnić porządku, a w jego miejsce wkroczy prawo silniejszego. Nawet jeśli blackout potrwa tylko jeden dzień, to brak prądu przerwie strategiczne łańcuchy dostaw, takich jak chłodzenie, hodowla, transport. Odbudowa zniszczonej logistyki zajmie całe tygodnie, podobnie jak ponowne napełnienie półek w okradzionych sklepach. Eksperci obawiają się, że wyłączenie sieci elektroenergetycznej na okres powyżej tygodnia spowoduje załamanie struktur społecznych i śmierć milionów ludzi.